Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Ja z kaweczką jak zawsze się z Wami witam, albo nie zawsze, ale zazwyczaj. Usiadłam sobie w salonie, bo czekam na pana kuriera. Ale nie takiego zwykłego pana kuriera, tylko kuriera z Frisco. Jak wiecie, staram się nie wychodzić na zewnątrz, jak tylko mogę robię zakupy online. Więc raz na jakiś czas robię takie naprawdę duże, porządne zakupy. Głównie zamawiam sobie wodę mineralną, jakieś tam puszki, czasem trochę chemii. Ale postaram się Wam dzisiaj to nagrać. Może nie jak Wam kurier przyjdzie, tylko po prostu te wszystkie produkty. Moi drodzy, i tym razem, zamiast na koniec, to teraz Wam powiem, żebyście włączyli sobie subskrypcję, zasiedli wygodnie, bierzcie sobie coś dobrego do picia, a my zaczynamy. To co? Zaczynamy. Zamówiłam sobie różnego rodzaju twarogi. Bardzo lubię twarogi, ale to wy wiecie. I zazwyczaj zamawiam półtłuste. Tutaj mamy z piątnicy, tu mamy z mlekowity i wzięłam sobie, jeszcze wyczaiłam taki polmlek. Nie znam, ale wzięłam, także będę miała mały zapasik. Tutaj jogurty Bielucha, bardzo fajne są. Danon chyba teraz wprowadził jakąś nową opcję, bo jest łagodny i prosty skład. Więc o, mleko, białko mleka, żywe kultury bakterii. I to mi się podoba. Żadnego mleka w proszku, żadnych zagęstników. Super. Także dwa sobie wzięłam. Jogurt grecki. To jest ten kacuś, o którym Wam też w którymś z vlogów mówiłam. Możecie go dodawać do zup, do sosów, albo po prostu pić. Tak po prostu. Tak po prostu, tak po prostu. Wiecie o co chodzi. Normalnie możecie pić jako sok. Wzięłam również zwykły ocet kielecki, ale to dlatego, że... Oj, przepraszam, tak trzaskam. Taki patent Wam sprzedam, być może go znacie. Jeżeli macie jakiś nalot w toalecie, to najlepiej na noc wlać całą butelkę lub też dwie i rano tylko spłukać wodą. Możecie ją zalać, zanim spłuczecie normalnie spłuczką, to możecie zalać gotującą wodą, odczekać jakieś 5-10 minut i spuścić. Każdy kamień, każdy nalot jaki macie, zejdzie Wam właśnie od tego. To jest coś niesamowitego. Wzięłam sobie również ocet jabłkowy, bo jak wiecie, dodaję go praktycznie do wszystkiego. No, jak jedzenie kapusty kiszonej, no to musiałam zamówić sobie jeszcze 3 sztuki. Jeszcze dwie mam. Tutaj mamy ogórki konserwowe. Bardzo lubię, czy do sałatki, czy po prostu tak wiecie, na kanapkę. Bardzo dobry. Tutaj znów jogurty, tylko że bakomy. Tutaj te malutkie serki z Bielucha. Bardzo je lubię i ja zazwyczaj na nich robię sosik jogurtowo-czosnkowy. Jajka z chowu ściółkowego wzięłam, bo już sobie robię, tak jak pewnie wiecie, zapasy małe na zimę. Tak jak pozamawiałam sobie różnego rodzaju syropy i soki na zimę. Tak więc teraz też postanowiłam, że robię zapasy soków z cytryny. Czosnek, masło, ogórki, akurat 2 sztuki, pietruszka i masło polskie również 2 sztuki, bo będzie mi dzisiaj potrzebne, a poza tym chcę zrobić brownie, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobrze, chowam do lodówki i wyjmuję kolejną partię. I ostatnia już partia, bananki, jajka, bardzo dużo jajek jem, jak możecie zobaczyć, tu mamy też takie jajka ekologiczne. Cytrynkę, wzięłam sobie siatkę cytryny, tutaj wzięłam ananasa, buraków wzięłam z 2 kg. A i tu jak jesteśmy przy burakach, to może Wy mi poradzicie, albo może macie taką informację, czy jeżeli dzisiaj zrobiłabym zakwas, czy ja ten zakwas mogę trzymać aż do Wigilii? Nie wiem, może Wy macie jakieś patenty na to, albo może macie jakąś dla mnie radę, więc Czy on musi być na świeżo robiony do barszczu czerwonego? No nie wiem, jeżeli wiecie, macie taką informację, jeżeli może wasze babcie czy mamy sprzedały wam patent na zakwas... buraczany, to dajcie mi koniecznie proszę znak w komentarzu. Wzięłam sobie również koperek, szczypiorek. Tu już zdjęłam folię, żeby tutaj nikt się nie przyczepił, że ja znów wam pokazuję rzeczy w folii, bo wiem, że niektórzy mają z tym bardzo duży problem, ale no wiecie. Tutaj mam nektarynki, także całe pudełeczko. Worki na śmieci, gazetka zawsze jest dodawana do zamówienia. Wzięłam sobie również Rexonę, była bardzo fajna cena. Znów jajka z chowu ściółkowego. Domestos był też w bardzo dobrej cenie. Wzięłam sobie cebulę, znalazłam jeszcze ogórki. I to wszystko. No i tak jak wam mówiłam, jeszcze zamówiłam wodę mineralną, muszyniankę, którą kocham i uwielbiam. No ale chyba tego nie muszę wam pokazywać. Dobrze kochani, to były wszystkie moje zakupy i za całość zapłaciłam chyba 300 zł, 320 zł. Razem z wniesieniem, ze wszystkim, bo tak jak wam chyba powiedziałam, że powyżej 250 zł, to mamy transport i wniesienie za darmo. No dobrze. W takim razie to układam do lodówki, do szaf i wracam do was ponownie we vlogu. Wiecie, co ja sobie dzisiaj wymyśliłam? Tak robiłam sobie porządki po tych zakupach friskowych. Tam oczywiście mam jeszcze cały burdel, ale ja to zaraz wszystko pięknie ogarnę. Ale co sobie wymyśliłam, wracając właśnie do tematu. Zrobię sobie pizzę. Zrobię sobie większą ilość ciasta, porobię tą pizzę z różnymi wariantami, mam jeszcze pieczarki, więc pieczarki przysmażę z cebulką, doprawię je, mam mozzarellę, mam właśnie ser zwykły, taki żółty Goudae i mam tą roladę ustrzycką, mozzarellę mówiłam, co tam, a szpinak też przysmażę z cebulką, doprawię. I porobię właśnie różnego rodzaju warianty i znalazłam właśnie w szafce ogromną półkę pomidorów. I żeby tak naprawdę tego nie zmarnować, to zaraz przesmażę cebulkę i będę po kolei dodawała te pomidorki, zrobię sos pomidorowy, dużą ilość i zużyję właśnie na tę pizzę, a jeżeli mi zostanie jakiś sos pomidorowy, część zamrożę, żeby miała taką bazę, wiecie, do sosów, czy do jakichś na przykład zapiekanek, czy do makaronu, czy do lasagne. Już będę miała gotowy, nie będę musiała od samego początku tworzyć tego sosu. Mam cały ząbek czosnku, znaczy całą główkę, cały ząbek, całą główkę czosnku, więc myślę, że to też wszystko ładnie zużyję. Tak więc, moi drodzy, nie będę gadała więcej. Obniżam kamerę i biorę się za gotowanie, bo czeka mnie dzisiaj sporo pichcenia, a jeżeli macie ochotę, to ja oczywiście was zapraszam do oglądania. Inspirujcie się, gotujcie ze mną, wchodźcie do kuchni. W tym samym czasie możecie dokładnie robić to samo, co ja. I właśnie przyszedł mi SMS. Tak więc zabierajcie się do pracy. Ja to też zaraz uczynię. Zużycia. Jak widzicie, tych zużyć naprawdę ostatnio jest sporo. Może nie ostatnio, ale akurat teraz będzie sporo. Od razu przepraszam was, jest otwarte okno, bo jest tak duszno, żebym nie wytrzymała. Ale dobrze, przechodzimy do pierwszego zużycia. Finish Quantum. Powiem wam, że to są jedne chyba z najlepszych takich kapsułek do zmywarek. Pięknie domywają kieliszki, talerze, garnki. Ja naprawdę nie widzę żadnych takich pozostałości na tych rzeczach. I tak jak do tej pory kupowałam chyba Somat, dobrze mówię? Chyba tak. To niczym się to nie równa do Finisha. Naprawdę, gorąco wam polecam. 40 kapsułek było, ale nawet nie wiem, słuchajcie, w jakim tempie ja to zużyłam, bo cieszę się, mam zapas, bo zrobiłam sobie przez Allegro, postaram się wam podlinkować tego sprzedawcę, ale to chyba był sprzedawca właśnie Allegro. I oni mieli jakąś tam fajną wyprzedaż, więc naprawdę gorąco wam polecam właśnie te kapsułki. Kolejna rzecz, Sensodynę po raz kolejny powtarzam, to są jedne chyba z najlepszych past do zębów, jakie w ogóle ostatnio testowałam, próbowałam, używałam. Jak widzicie, to jest kolejne opakowanie Extra Fresh, to już nie jest żadna wybielająca, żadna do problematycznych zębów czy dziąseł. Widzicie, używam tych past, naprawdę używam i powiem Wam, że jakąkolwiek byście nie wzięli, również będziecie zachwyceni. Takie pasty kosztują chyba 7-8 zł, no czasem 12, w zależności od tego, czy to jest jakaś specjalistyczna, czy to jest po prostu zwykła. Ale naprawdę bierzcie w ciemno, bo mówię, jakąkolwiek byście nie wzięli, będziecie zadowoleni. Dobrze. Produkt, o którym też kilkukrotnie Wam powtarzałam, mówiłam, Action Control Garnier Mineral, na pewno 96 godzin nie działa, natomiast wiecie, że poszukuję cały czas bardzo dobrego dla siebie antyperspirantu i dezodorantu, jak na razie jednak Garnier, Rexona, znaczy Garnier, jeżeli chodzi o kulkę. Natomiast w sprayu to są Rexony różnego rodzaju i taka granatowa Nivea, tylko że na tą Niveę musicie uważać, bo ona ma w sobie talg, więc brudzi na pewno na biało. Ale wracając do tego produktu, jak na razie to jest jedna chyba z najlepszych kulek, którą miałam do tej pory, więc no nagminnie po prostu je kupuję. Natomiast gdzieś tam też przemycam sobie jakieś inne, ale jak one mi się nie sprawdzają, to albo komuś oddaję, albo stoją na lepsze czasy, ale wiem, że po otwarciu to też nie można ich za długo trzymać, więc pewnie niektóre będę musiała zaraz wyrzucić. Czy zrobię recenzję? Zobaczymy. Ale Garnier jak najbardziej na tak. Kolejny już chyba ostatni produkt taki kosmetyczny, widzicie, to już się wszystko tutaj praktycznie zdarło. Jest to powder fixing. Jest to puder taki, który on służył do bakingu. Poczekajcie. O, półtransparentny puder matujący. I powiem Wam szczerze, że on głównie tak naprawdę nadawał się na całą twarz oczywiście, ale najładniej on wyglądał pod oczami. No, tu nawet Wam nie mogę pokazać tego opakowania, no bo tu się wszystko starło, a dość długo go miałam. Pod koniec już mi się zaczęło tak brylować, ale ja sobie otworzyłam po prostu to, wiecie, to wieczko i z dołu wszystko zużyłam, ale jak najbardziej polecam go Wam. To jest małe co prawda opakowanie, ale jak będą te promocje w Rossmanie na kolorówkę, jeżeli będzie taka możliwość, to ja po prostu wezmę, bo produkt jest naprawdę świetny. Ile tu mieliśmy? 5,5 grama. No to tak pewnie standardowo, jeżeli chodzi o takie malutkie opakowanie. Rewelacyjny. Kolejny produkt i ten produkt to nie wiem, powiem Wam szczerze, że mam jakieś takie dziwne uczucia względem tego szamponu, bo niby Labiotica, BioWax, szampon intensywnie regenerujący, argan, kokos, makadamia, rewitalizacja, nawilżenie, ojojojojoja. No nie. Poza tym, że był bardzo gęsty, nie wiem czy to dobrze czy źle, być może źle, bo może zawierał jakieś zagęstniki, nie mam pojęcia. Wcale absolutnie nie czułam, żeby on w jakiś piękny, cudowny sposób, zobaczcie, tutaj ogromna taka lista, nie znam się na tych produktach, więc nawet nie wnikam. To muszę oddać temu szamponowi, że przepięknie pachniał. Włosom nic szczególnego nie robił, bo ja nic takiego nie czułam, więc zapewne jest takim przeciętniaczkiem, a nie był chyba zbyt tani. Nie jestem pewna, bo ja już go dawno kupiłam. 200 ml. Troszkę go męczyłam, powiem Wam szczerze. Bardzo gęsty, ale przez to mało wydajny, jeżeli chodzi o moje włosy, więc ja go miałam chyba na 5-6 razy. No i tak powiem Wam szczerze, myłam nim włosy przed takim głównym umyciem, bo nie wiem, czy wiecie, ale ja staram się za każdym razem myć podwójnie włosy, więc tak średnio. No ale jeżeli macie ochotę, to sobie go przetestujcie. Ja jakoś mówię, no nie pałam do niego jakąś wielką miłością, więc drugi raz go na pewno nie wezmę. I teraz już mamy takie rzeczy albo jedzeniowe, albo tutaj też chciałam Wam wspomnieć o takich probiotykach. Tutaj probiotyk świetny, 20 kapsułek, on chyba kosztował 20 zł, nie wiem, nie chcę Wam tutaj mówić, ale uważam, że jeżeli macie jakieś takie problemy z jelitami, czy na przykład jakieś takie problemy, że się źle czujecie, ogólnie mamy za mało probiotyków przez pożywienie, przez jakieś takie przez też nadmiar alkoholu, przez tłuste jedzenie, przez jakiś stres. Też tak naprawdę ta nasza flora bakteryjna jest mocno nadwyrężona, nie zawiera takiej ilości dobrych, pożytecznych dla nas, dla naszego organizmu bakterii, więc gdzieś tam takie wzmocnienie probiotykami jest potrzebne. Zazwyczaj oczywiście zalecana jest terapia probiotykami w momencie, kiedy bierzemy antybiotyki, ale powiem Wam, że ja tak staram się raz w miesiącu robić sobie taką kurację i zauważyłam, że naprawdę ja się znacznie lepiej czuję, jak biorę probiotyki. Nie jestem medykiem, nie studiowałam medycyny, więc nie wiem, czy to dobrze, czy też nie. Nie chcę Wam oczywiście tego polecać, to jest tylko i wyłącznie mój sposób, ale jeżeli macie taką możliwość, to są probiotyki, które są dostępne bez recepty, więc każdy tak naprawdę ma do nich dostęp. Ja uważam, że one nam pomagają, a nie szkodzą, więc jeżeli możemy sobie pomóc, to dlaczego nie? Jeżeli są tu osoby, które się na tym znają, to bardzo proszę, niech napiszą komentarz, czy ja słusznie mówię, czy może jest jakaś inna wiedza, o której powinniśmy wiedzieć. A o probiotykach mało się w ogóle mówi w mediach i w gazetach, więc dobrze by było, żeby ktoś, kto się na tym zna, mógł się na ten temat wypowiedzieć. Ale te mogę Wam spokojnie polecić. No i oczywiście kolejne zużyte opakowanie Hydrolight. Uwielbiam. Nie będę się więcej na ten temat powtarzała, tak jak Wam mówiłam kiedyś, w jednym chyba w moim vlogu mówiłam, że u mnie na Instagramie macie zakładkę polecam i tam są różnego rodzaju produkty, które rzeczywiście są godne Waszej uwagi, w tym również ten Hydrolight. Usuwa nadmiar wody w 100%, tak jak ja tego oczekiwałam. Tyle w tym temacie. Opakowanie 100 tabletek kosztuje około 40 zł. Tyle. I już teraz takie mocno jedzeniowe rzeczy. Spróbowałam sobie tego batonika. Powiem Wam, że jest rewelacja. To jest taki naprawdę kruchy wafelek, przekładany chyba nutellą, takie mam wrażenie, posypany orzeszkami zatopionymi w czekoladzie. Mały batonik, bardzo dobrze, bo pewnie bym duży, jakby był, to też bym go zjadła, ale to niezdrowo, więc staram się teraz bardzo mocno ograniczać słodyczy, ale raz na jakiś czas, jak mam sobie pozwolić na coś dobrego, dlaczego nie? Polecam, spokojnie możecie sobie kupować od tego sprzedawcy, postaram się również te batoniki Wam podlinkować. Dla przypomnienia są to batony, słodycze z Niemiec. O tym Wam mówiłam w filmie zakupy z Biedry. Kupiłam prażynki krewetkowe sweet chili. Moi drodzy, jeżeli ktoś z Was kocha smak krewetek, jeżeli ktoś z Was kocha smak słodkiego chili, to ja uważam, że te prażynki są zrobione specjalnie dla Was. Nieraz takie prażynki możecie dostać u jakiegoś Chińczyka, jak zamawiacie jakieś tam różne rzeczy, to też one są w ofercie, ale tam macie chyba z 10 sztuk i tam płacicie 2 zł z groszami. Tu macie 100 gramów, naprawdę 23% krewetek było zawartych w tych prażynkach i za opakowanie zapłaciłam chyba 4 zł z groszami, więc naprawdę się opłaca. Jeżeli jeszcze u Was macie w Biedronkach. Bierzcie w ciemno, z całą pewnością gwarantuję, że smak krewetkowy będzie wyczuwalny. I co ważne, nie są takie tłuste, bo nieraz jak się kupuje gdzieś u Chińczyka, to one są takie opite tym tłuszczem. Tutaj tego efektu przynajmniej ja nie miałam. Przynajmniej w tym opakowaniu tego nie czułam. I teraz tak, dwie rzeczy już, o których Wam też mówiłam. Znaczy to akurat Wam pokazywałam tą herbatkę cudowną. I to jest herbata z owocami, z kawałkami owoców. I no tak, to jest smak, który ja zawsze szukam na święta. I myślę, że będę musiała sobie chyba jeszcze kilka opakowań kupić. Wysypałam do puszki, więc tutaj Wam tylko pokazuję opakowanie, bo chcę je wyrzucić, ale jak najbardziej polecam. Kosztuje chyba 6 z groszami, około chyba 7 zł, ale warto za 80 gramów. Super smak, aromat. No i tyle. I o tych piramidkach smaku, tym razem do rosołu, Wam mówiłam. Robiłam ostatnio pomidorową, więc zużyłam już wszystkie piramidki. Ale tu jest też skład, jaki macie, czyli macie cebulę, ziele angielskie, liść laurowy, lubczyk, pieprz czarny i to wszystko rzeczywiście jest. Przepięknie pachną te ziółka, doprawiają smak, dodają takiej cudownej, cudownego aromatu i cudownego koloru, o to chciałam powiedzieć, zabrakło mi słowa. Naprawdę uważam, że to co Lidl wymyślił, to jest, to jest rewelacja. Bierzcie takie piramidki, chyba kosztują 4 zł czy 5 zł, już nawet nie pamiętam. I oni mają dwie wersje, do rosołu i do pomidorowej. I oba warianty są rewelacyjne. Także tak, moi drodzy, to są wszystkie zużycia minionych dni. Sporo tego było, poza oczywiście tym, bo chociaż tego to już połowy nie mam, ale... Także bierzcie, poza tym, bo dla mnie to jest bubelek mały, reszta jest jak najbardziej na tak. Moi drodzy, przyszłam się już z Wami pożegnać, już jest bardzo późno. Powiem Wam szczerze, jak tak po pracy usiadłam, coś tam porobiłam sobie jeszcze w kuchni, włączyłam teraz dopiero zmywarkę, więc trochę będę musiała poczekać, zanim ona skończy, bo ja nie lubię zostawiać zmywarki na noc, bo później te naczynia nie są takie świeże. Wiecie, o co chodzi. Ale jeszcze w międzyczasie zrobiłam sobie herbatkę. Herbatkę, którą Wam będę polecała. ponieważ ostatnio wyczaiłam, a to Wam pokazywałam w zużyciach, aromatyczne owoce ogrodu. To jest herbata naprawdę z dużymi kawałkami owoców, malina, czarna porzeczka, co tu jeszcze mamy, hibiskus chyba, borówka. To jest to. To jest ta herbatka, powiem Wam, że ja już ją troszeczkę używam i jak tylko ją kupiłam, zresztą pokazywałam Wam w filmie zakupy z Biedry i tam ona się znalazła. Co prawda wrzuciłam ten kartonik do zużyć, bo przysypałam sobie całą herbatkę do puszki i powiem Wam, że pół puszki już nie ma. Ale powiem Wam, że naprawdę, jeżeli chcecie kupić sobie dobrą herbatkę owocową, to z całą pewnością możecie zainwestować w nią. Ona kosztuje chyba około 7 zł, 6-7 zł, jakoś tak. I co ciekawe, ja na przykład w mojej biorącej nie widziałam. Ja jak wracałam gdzieś tam, miałam jakieś spotkanie na mieście, weszłam do innej Biedronki i właśnie ona tam była. Więc muszę poszukać bardzo dobrze u mnie, w mojej Biedronce, czy tam czasem gdzieś nie jest, wiecie, na uboczu skitrana, bo jeżeli jest, to na pewno zaopatrzę się jeszcze, nie wiem, 2-3 opakowania, może troszkę więcej, żeby sobie małe zapasiki porobić na święta. A ona rzeczywiście już tak świątecznie pachnie i tylko dodać do niej odrobinę miodu, jakiegoś dobrego syropu, albo nawet bez syropu, cytryny, albo jakieś tam plasterki pomarańczy nadzianej goździkami i po prostu niebo w gębie. Tak, moi drodzy, ja już, jak widzicie, przebrałam się w piżamę, bo stwierdziłam, że skoro tutaj tak sobie siedzę i dłubię przy montażu filmów, przygotowuję też różnego rodzaju materiały dla Was, żeby móc rzeczywiście coś ciekawego dla Was ponagrywać. I tak dobiegł ten dzień końca, mój dzień. Ale powiem Wam, że jestem tak zmęczona, mam te trudne dni, więc też jak gdyby podwójnie jestem zmęczona, ale cieszę się, wiecie, tak reasumując, jak czasem właśnie na koniec dnia chcę robić zawsze sobie takie, i robię, podsumowanie dnia, tego co mi się udało zrobić. Jak wiecie, ja też sobie planuję, mam kartkę, mam też taki swój notatnik, w którym wypisuję różne rzeczy, które powinnam zrobić, które chcę zrobić, które gdzieś tam powiedzmy już od dawna mam w głowie i cieszę się, jak ten cały plan, który mam przeznaczony na cały dzień, w większości jest możliwość skreślenia tych rzeczy, które były do wykonania. I tak też dzisiaj się stało. Dzisiaj jestem z siebie dumna, ponieważ całą kartkę, którą miałam zapisaną, została skreślona. Wszystkie rzeczy wykonałam. Jestem szczęśliwa, zmęczona, ale szczęśliwa. I tak, kochani, będę kończyła tego vloga. Jak zawsze bardzo Wam oczywiście dziękuję za to, że byliście ze mną. Świeczki w tle, jak możecie zobaczyć, bo ja sobie nie wyobrażam wieczoru bez odpalenia chociażby jednej świecy. Może być to zwykła świeca, ale wiecie, że kocham, uwielbiam świecę Yankee Candle i to jest moja miłość, która chyba się nigdy nie zmieni, chyba że wymyślą coś podobnego na wzór Yankee Candle. Jeszcze tylko Wam powiem, że dzisiaj robiłam ten sos z pomidorów, ale będę piekła pizzę jutro, więc ja Wam to wszystko nagram, żebyście zobaczyli, jak ja to robię. Robię w dwóch jak gdyby procesach. Raz jedna wersja to jest taka bez podpiekania, druga jest z podpiekanym spodem, ale to wszystko Wam jutro opowiem. Tak więc, moje skarby drogie, bardzo Wam dziękuję za to, że po raz kolejny mogłam Was gościć w moim mieszkaniu, za to, że mogliście spędzić ze mną te kilka minut. Mam nadzieję, że wszyscy się odprężyliście, odpoczęliście, że Was w jakiś sposób też do czegoś zainspirowałam. No i co, moi drodzy, widzimy się w następnym moim filmiku. Do następnego. Ciao!